Pojawiła się wówczas na dworze piękność, która ściągnęła oczy wszystkich. A można wnosić, że to była piękność doskonała, skoro obudziła podziw w otoczeniu tak nawykłym widywać piękne osoby. Była z tego samego domu, co Vidam de Chartres, jedna z najbogatszych dziedziczek we Francji. Ojciec jej umarł młodo i zostawił ją pod opieką pani de Chartres, swojej żony, osoby wielkich cnót, zalet i majątku. Straciwszy męża, spędziła wiele lat nie pojawiając się na dworze. W czasie tej nieobecności poświęcała się z wielkim staraniem wychowaniu córki, ale nie tylko pracowała nad tym, aby rozwinąć jej dowcip i urodę, starała się też wszczepić cnotę i jej umiłowanie. Większość matek wyobraża sobie, że wystarczy nigdy przy młodej osobie nie mówić o miłostkach, aby ją od nich oddalić. Pani de Chartres była przeciwnego zdania. Często kreśliła córce obraz miłości, podnosiła wszystko, co w niej lubego, aby łatwiej ją przekonać o tych niebezpieczeństwach. Opowiadała o fałszu mężczyzn, o ich oszukaństwach i niewierności, o nieszczęściach domowych, w które wtrącają miłostki. Z drugiej strony ukazywała spokój. Jaki towarzyszy życiu uczciwej kobiety? Mówiła, ile blasku i wspaniałości przydaje cnota osobie posiadającej piękność i urodzenie, ale ukazywała także, jak trudno jest zachować tę cnotę. A można ją zachować jedynie przez wielką nieufność do samej siebie oraz przez wielką pilność w przywiązaniu się do tego, co jedynie może być szczęściem kobiety to znaczy kochać męża i posiadać jego miłość. Panna ta była wówczas jedną z najświetniejszych partii we Francji. Mimo, że była bardzo młoda, już jej rajono niejedno zamężcie. Pani de Chartres, osoba bardzo dumna, nie znajdowała prawie nic godnym tej córki. Widząc, że idzie jej szesnasty rok, postanowiła pokazać ją u dworu. Kiedy przybyła, widam, wyjechał naprzeciw niej. Zdumiał się wielką pięknością panny de Chartres i słusznie. Białość cery i jasnych włosów dawały jej blask, który miała tylko ona jedna. Rysy były doskonale regularne, a twarz i osoba pełne uroków i wdzięku. Nazajutrz po przybyciu poszła wybierać kamienie u Włocha, który handlował nimi po całym świecie. Człowiek ten przybył z Florencji z królową, a tak się wzbogacił w swoim handlu, że dom jego wyglądał raczej na dom wielkiego pana, niż na dom kupca. Kiedy tam bawiła, nadszedł książę de Klew. Tak bardzo uderzony był jej pięknością, że nie mógł ukryć zdumienia, a panna de Chartres mimo woli zapłoniła się, widząc wrażenie, jakie na nim uczyniła. Opamiętała się wszakże, nie zwracając uwagi na księcia więcej, ponad to, co nakazywała grzeczność wobec takiego człowieka. Pan de Klew patrzył na nią z podziwem. Nie mógł pojąć, kto jest ta piękna osoba, której nie znał. Widział dobrze z jej wzięcia i z jej orszaku, że musi być ze znakomitego domu. Młodość jej kazała mu mniemać, że jest panną. Że jednak nie widział matki, Włoch zaś, który jej nie znał, nazywał ją panią, nie wiedział, co myśleć i wciąż patrzał na nią ze zdumieniem. Spostrzegł, że jego spojrzenia wprawiają ją w zakłopotanie, w przeciwieństwie do innych młodych osób, które zawsze radę widzą działanie swej piękności. Zdawało mu się nawet, że on jest przyczyną rychłego jej odejścia w istocie wyszła dość prędko. Pan Klew pocieszył się nadzieją dowiedzenia się, kto ona jest, ale bardzo się zdumiał usłyszawszy, że jej nie znają. Był tak wzruszony jej urodą i skromnością, że można rzec, iż od tej chwili powziął dla niej i miłość, i niezwykły szacunek. Wieczorem udał się do jej mości siostry królewskiej. De Klew przybył tam jak zwyczajnie, tak był przejęty wdziękiem i urodą panny de Chartres, że nie umiał mówić o czym innym. Opowiedział tedy głośno swoją przygodę, nie ustając w pochwałach owej osoby, którą widział, ale której nie znał. Jejmość odrzekła, że nie ma istot takich jak owa, którą maluje i że gdyby nawet była taka, znaliby ją wszyscy. Pani de Dampierre, jej dama dworu i przyjaciółka pani de Chartres, słysząc tę rozmowę, zbliżyła się do jej mości i szepnęła jej, że to z pewnością panna de Chartres, pan de Clèves musiał widzieć. Jej mość obróciła się ku niemu i rzekła, że jeżeli zechce zajść do niej na zajutrz, ukaże mu ową piękność, którego tak podbiła. W istocie, panna de Chartres zjawiła się na zajutrz. Królowe przyjęły ją ze wszystkimi względami, wszyscy zaś z takim podziwem, że słyszała na oku jeno same pochwały. Przyjmowała je z tak szlachetną skromnością, iż nie zdawało się, aby je słyszała, przynajmniej, aby ją wzruszały. Udała się następnie do jej mości, siostry królewskiej. Księżniczka ta, nachwaliwszy jej urodę, opowiedziała jej o zdumieniu, w jakim pogrążyła pana du klew. Książę? Wszedł w chwilę potem. Pójdź, książę, rzekła, zobacz, czy nie dotrzymuję słowa, i czy, przedstawiając ci pannę de Chartres, nie ukazuje ci piękności, której szukałeś. Podziękuj mi bodaj, że jej opowiedziałam o podziwie, jakie obudziła w tobie. Pan de Klew uradował się, widząc, że osoba, która mu się zdawała tak luba, stanem równa jest swojej piękności. Podszedł do niej i błagał, aby chciała spamiętać, że on był pierwszym, który ją podziwiał i że, nie znając jej, powziął dla niej wszelkie uczucia szacunku i czci, jakie się jej należą. Wyszedł od jej mości ze swoim przyjacielem, kawalerem de Guise. Zrazu chwalili swobodnie pannę de Chardre. Spostrzegli wreszcie, że chwalą ją za nadto i obaj przestali mówić to, co myśleli, ale musieli o niej mówić przez następne dni, wszędzie, gdzie się spotkali. Ta nowa piękność długo była przedmiotem wszystkich rozmów. Królowa oddawała jej wielkie pochwały i miała dla niej szczególne uważanie. Królewicowa rozmiłowała się w niej niezmiernie i prosiła panią de Charles, aby ją często przyprowadzała do niej. Córki królewskie posyłały po nią, iżby brała udział we wszystkich ich rozrywkach. Słowem kochał ją i podziwiał cały dwór. Z wyjątkiem pani de Valentinois. Nie iżby ta piękność zdjęła ją obawą, zbyt długie doświadczenie przekonało ją, że nie ma czego się lękać ze strony króla, ale tak bardzo nienawidziła widama ducha, którego chciała przywiązać do siebie małżeństwem z jedną ze swych córek, a który przystał do królowej, że nie mogła spoglądać życzliwie na osobę noszącą jego nazwisko i cieszącą się jego szczególną przyjaźnią.